Serdecznie witamy wszystkich hodowców prosto z miejscowości Czarna pod Mińskiem Mazowieckim ze wspólnego gołębnika Mazowsze. Przyjechaliśmy do wspólnego gołębnika w Czersku, do kolegi Sebastiana Ostoi. Akurat zastaliśmy tutaj kolegę Pawła Górala, który też przywiózł gołębie. Ile, Paweł, przywiozłeś gołębi? 5 sztuk na razie. 5 sztuk. Tam widzę, żona chyba idzie z rodowodami ich, także tak. Pełna dokumentacja jest razem z nimi dostarczona. Ile masz, Seba, tych gołębi wszystkich razem? Już? Około 160. 160. My tutaj też przywieźliśmy gołębie od kolegi Dmitruka Mariusza. To będziemy też za chwilę wykładać, ale to są troszeczkę do innych celów. O, tutaj zobaczmy, te gołąbki sobie tutaj siedzą. Ze szczepionymi, nie? O, zobaczmy. Gołębie nieszczepione. No to będziemy tutaj zaraz to wszystko wiedzieć. No, widzimy, przyjmowanie gołębi sprawnie idzie. Dzisiaj jeszcze jakieś inne będziesz miał dostawy, czy nie? Jutro z Torunia przyjadę. Jutro z Torunia będą gołębie, no właśnie. O, zobaczmy. W zeszłym roku się sprawdziły te gołębie właśnie z drugich lęgów. Tak samo mój, co tam na Niskiej Górce wygrał, to był z drugiego lęgu gołąb. I tutaj szczególnie z Torunia ci hodowcy wszyscy sobie wbiorą, że tak powiem, ostrzą zęby. Pokażmy. Jednak tutaj te gołębie. Paweł przywiózł gołębie, to zobaczmy, PL053, tak, sekunda, Jansen Sztok, no robodowód za skomplikowany nie jest, także nie wysilił się, ale jak da te dokumenty związane z rodzicami, to może coś tam się rozszerzy, ten rodowód. Tak, ja po dobrze. I co ciekawego jeszcze, Sebastian, słychać tutaj? Nie, gołębie mają... Widzimy, woliera tutaj powstała, tak, taką... W zeszłym roku to rozwiązanie tutaj też kolega miał i widzieliśmy na innych gołębnikach, się sprawdza. Nie zginęły przynajmniej, nie? No bo jednak tutaj mają dostęp do tej otwartej, powiedzmy, woliery, uczą się chodzić przede wszystkim, reagować na wołanie. Nie, to jest, no w tej chwili są gołębie, jak widać, zdrowe. No dobra, teraz ojcowie się pochwalcie, jak tam loty, bo poczekajcie, my tutaj dzisiaj mamy niedzielę, ja nie zdążyłem akurat, ale Paweł, lotujesz w jakim oddziale, przypomnij? Trzew. 075, Trzew, i jak tam, ile już lotów mieliście? Trzy? Dzisiaj trzeci i z jakiej odległości? Dzisiaj mieliśmy połączenie z ruń 180. I jak ci poszedł ten lot? No dobrze, dobrze. No, tamte dwa pierwsze loty były troszkę lepsze. Lepsze z tego. A ile gołębi teraz dawałeś na lot? 73. I ile wróciło? 64 miałem w domu i pojechałeś. Tutaj mamy do Trzewa niedaleko, około 60 km. Także jak się Paweł wróci, na pewno coś tam jeszcze dojdzie. A tutaj w oddziale 0299 Czersk, to jak tam było, chyba dzisiaj na locie? My tutaj te dwie ostatnie miejscowości, to właśnie to są nowe. I nawet mieliśmy problem z potwierdzającym, bo na liście osób potwierdzających, która jest dostępna na PZHGP, jest człowiek, który już też w roku zmarł, co ciekawe. No nie są aktualizowane i tak samo mieliśmy. Czyli problem to co wam? Zombie wam potwierdza, nie, czy co? Nie, potwierdza, duch? Duch jest inny, ale trzeba było szukać tego potwierdzającego. My żeśmy dzisiaj wypuścili o 6. No, trochę, 30. I jak tam loty tobie poszedł tutaj? Bo poprzednio włożyłem 52 gołębie, teraz 73, bo trochę tych rocznych dołożyłem, bo nie wiem, zobaczymy, skupienie było dobre, ale trochę późno, bo praktycznie 10 naraz. Tutaj Paweł mówił, że bardziej tak dzisiaj, w ogóle przychodziły tak z południowego wschodu. Tu wiatr był duży dzisiaj? Rano był słaby. Rano nie było, teraz się zerwa. Bo jak jechałem akurat z Warszawy, tam w tej drodze, to po drodze naprawdę na autostradzie bardzo wiało, także tutaj... A tu rano nie, tak się smutno, praktycznie było bezchmurne niebo. Dopiero tak koło 9 się ruszyło, 10 to już zaczęło wiać. No, podobne warunki, bo myśmy pierwszy lot mieli połączne. Straty były duże u ciebie, Sebastian? Podobnie jak u Pawła? 13 gołębi. No to podobnie. Zobaczymy. Się okazuje, to tyle samo gołębi układaliśmy. No dobra, to na razie dziękujemy. Do zobaczenia, dobry lot. Dobra.